Znajdujemy się w Wydziale Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Wydział Mechanoskopii posiada trzy pracownie. Pracownię Mechanoskopii Klasycznej, Pracownię Wypadków Drogowych i Pracownię Badań Metalograficznych. Aktualnie znajdujemy się w Pracowni Mechanoskopii Klasycznej. Pracownia Mechanoskopii Klasycznej zajmuje się badaniami śladów pozostawionych na miejscach zdarzeń. Jakich teraz śladów? Tymi śladami pozostanie wszystko, co pozostawiło narzędzie lub przedmiot na drugim przedmiocie. Może być to ślad odłomu na drzwiach, może być to ślad od klucza wewnątrz zamka, może być to ślad na rozbitej szybie od kamienia. I teraz musimy porównać, czy ten ślad pozostawiony na miejscu zdarzenia pochodzi od narzędzia, które ewentualnie mogło pozostawić ten ślad. I ekspertyza kończy się stwierdzeniem, czy tym narzędziem dokonano włamania, a mówiąc ściślej, czy ślad na miejscu zdarzenia pochodzi od konkretnego narzędzia zabezpieczonego do tej sprawy. Następnym zagadnieniem, które zajmujemy się w badaniach mechanoskopijnych, są badania zamków i zamknięć. Wszystkie zamki, które pojawiają się na polskim rynku, przechodzą przez badania, tak zwane badania atestacyjne. PCA, czyli Polskie Centrum Akredytacji, upoważniło Instytut Mechaniki Precyzyjnej do wydawania atestów, a nasze laboratorium do współpracy z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej. Robimy część tych badań, typowych badań atestacyjnych, polegających między innymi na tym, że staramy się wydać opinię co do trudności otwarcia zamków metodami nieniszczącymi. Jeżeli zamek nie uda się otworzyć w określonym czasie, otrzymuje on odpowiednią klasyfikację, która później jest w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej zatwierdzana. Zamki są poddawane dodatkowym badaniom i zamek taki otrzymuje certyfikat. Certyfikat w określonej klasie, takiej klasie, na jaką opiewają polskie normy względnie normy europejskie. Następnym zagadnieniem, które tutaj nam wchodzi, to są również badania zamków z miejsc zdarzeń. Musimy ustalić, czy ten zamek został pokonany metodą niszczącą, czy też metodą nieniszczącą i czy można go było otworzyć przy pomocy narzędzia względnie klucza dorobionego. Są to badania dosyć podobne do typowych, klasycznych badań mechanoskopijnych. Jeszcze jednym elementem, którym zajmujemy się pracowni mechanoskopii klasycznej, są zbiory śladów z miejsc zdarzeń. Polega to na tym, że określone ślady na miejscach zdarzenia zostają skatalogowane w odpowiedni sposób, wprowadzone do bazy komputerowej i jeżeli trafi nam się podobny sposób łamania, podobny sposób pokonywania zamka czy zamknięcia, klasyfikujemy ten ślad, wprowadzamy do bazy i z bazy nam wyrzuca, czy już takim narzędziem był tego typu zamek pokonywany. A jeżeli dostaniemy jeszcze narzędzie od włamywacza, to wtedy możemy stwierdzić, że ten włamywacz dokonał konkretnego włamania. I tutaj chciałbym się pochwalić, że niejednokrotnie identyfikujemy narzędzie dla kilkunastu włamań, a nasze badania identyfikacyjne to jest ponad 30 włamań przypisane jednemu włamywaczowi, u którego zabezpieczono narzędzie. Informujemy jednostki, które prowadzą tą sprawę i one już dalej prowadzą czyste, powiedzmy, badania, sprawy dochodzeniowe, oni już te jednostki prowadzą. Ślady, które pozostają na elementach zamków podczas włamań, są w większości przesyłane do Wydziału Mechanoskopii. Tutaj są opisane, katalogowane i wprowadzane do bazy danych. Jeżeli mamy teraz jakiekolwiek narzędzie, które zakwalifikujemy, że mogło spowodować te ślady podczas określonego włamania, robimy ślady próbne i porównujemy je ze śladami znajdującymi się, czyli zabezpieczonymi na miejscach zdarzenia
i porównujemy te dwa ślady na mikroskopie porównawczym. Jest to mikroskop, jest to porównawczy, jest to takie urządzenie, które nam na monitorze jednoznacznie pokazuje z jednej strony przez jeden układ osi optycznej ślad dowodowy i przez drugi układ osi optycznej ślad porównawczy. To wszystko ustawiamy, rzucamy na monitor i jeżeli te dwa ślady są identyczne, to możemy stwierdzić, że ślad dowodowy i ślad porównawczy pochodzący od określonego narzędzia wykonane zostały tym samym narzędziem. Na jednej części mikroskopu, w jednym układzie osi optycznych mamy ślad dowodowy i na drugim układzie osi optycznej mamy ślad porównawczy. Prace te wykonują eksperci z dużym doświadczeniem, bowiem jest to już jak gdyby do zagłębszego wtajemniczenia. To jest część wkładki złamanej za pomocą narzędzia dwuszczękowego, którą kładziemy pod lewym układem optycznym mikroskopu porównawczego. Tu natomiast mamy wkładkę również ze śladami narzędzi, która już została zarejestrowana w zbiorze złamanych wkładek. Wkładkę tą kładziemy pod prawym układem optycznym mikroskopu. I za pomocą tego mikroskopu możemy, badając cechy śladów pochodzących od narzędzi, stwierdzić jednoznacznie, czy wkładki te zostały złamane tym samym narzędziem, czy też dwoma różnymi. W tym przypadku mamy do czynienia z działaniem jednego narzędzia, to znaczy dwie wkładki zostały złamane jednym narzędziem. Świadczą o tym właśnie cechy indywidualne, które ma narzędzie. Do tych cech należą te wszystkie nierówności odwzorowane na powierzchniach wkładek. Mamy tutaj makietę drzwi mieszkaniowych z typowym zamkiem budowlanym, który jest uruchamiany za pomocą najpopularniejszej w chwili obecnej na świecie wkładek typu Yale. Tak wygląda taka wkładka. Jedna z metod włamań polega nie na otwieraniu wkładki za pomocą wytrychów, tylko jej złamaniu. Po złamaniu wkładki jest bardzo dobry dostęp do zamka, w związku z tym zamek ten bardzo łatwo otworzyć. Ponieważ ta metoda włamań jest dosyć popularna w kraju, w związku z tym wszystkie wkładki złamane w wyniku takiego działania zostają przesyłane do Wydziału Mechanoskopii dla zarejestrowania w zbiorze wkładek łamanych. Tak wyglądają wkładki zabezpieczone na miejscach zdarzeń z całego kraju, które zostały zarejestrowane w zbiorze. W chwili obecnej zbiór liczy kilka tysięcy wkładek, także użycie jakiegokolwiek narzędzia do złamania wkładki po przesłaniu tej wkładki do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego będzie można kategorycznie stwierdzić, czy to narzędzie już było używane do włamań. Właśnie tego typu badania przeprowadzane są na bardzo precyzyjnych mikroskopach porównawczych, które wyposażone są w pracownię mechanoskopii klasycznej. Eksperci kryminalistyki, w tym również eksperci mechanoskopii, wykorzystują swoje umiejętności nabyte w trakcie prowadzonych badań kryminalistycznych, między innymi do zabezpieczania dóbr kultury narodowej. Tu mamy przykład replik pieczęci, które zostały wykonane na Jasnej Górze z pieczęci opatrujących dokumenty bardzo cenne i bardzo stare, świadczące o wielesetletniej historii klasztoru na Jasnej Górze. Ponieważ są to bardzo cenne dokumenty, bardzo stare, XIV-wieczne, tych dokumentów nie można prezentować społeczeństwu ze względu na ich bezpieczeństwo, na możliwość zniszczenia i tak dalej. W związku z tym podczas wizyty na Jasnej Górze stwierdziliśmy, że można wykonać kopię tych dokumentów, jak również kopię pieczęci. Było to możliwe po pierwsze dzięki umiejętnościom wspomnianym już wcześniej
oraz bardzo specjalistycznym, niedostępnym na rynku materiałom, które są wykorzystywane w trakcie wykonywania badań kryminalistycznych. Kopie tych pieczęci wykonywane były za pomocą specjalnych mas silikonowych, które są niedostępne na rynku. Tego typu masy silikonowe są sprowadzane specjalnie do Polski na zamówienie laboratoriów kryminalistycznych policji. Kopie pieczęci zostały wykonane w ten sposób, że najpierw za pomocą właśnie takiej masy silikonowej wykonano repliki pieczęci oryginalnych na Jasnej Górze. Ponieważ pieczęcie te były wykonane z wosku, w związku z czym został zakupiony wosk pszczeli i przez jego rozgrzanie, stopienie odlano pieczęcie na podstawie replik wykonanych na Jasnej Górze. Zostało wykonanych 7 kopii pieczęci. Pieczęcie zostały wybrane przez samych ojców Paulinów jako najbardziej cenne, jako te, na którym im najbardziej zależy. Pieczęcie te zabezpieczały dokumenty świadczące o historii klasztoru i zabezpieczenia i kopii tych dokumentów wykonał nasz Wydział Badań Dokumentów.